Bardzo serdecznie z tej strony Mirek oraz kolejny odcinek z Wolfensteina drugiego. Ale coś mi przylagowuje. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Dobra, osiągnięto limit, więcej nie podniesiemy. Nawet nie wiem, co tam tak naprawdę chcielibyśmy podnieść, ale spoczko. Tu jakiś wagon. Chyba przede mnie potrzebne na to. Mam tutaj coś na mapce zaznaczonego? Mapka by się ogólnie przydała. Mam nadzieję, że się znajdzie jakiś. To porkiem w twarz. Dobra, po cichutku. A dobra, lecimy tutaj już do góry. Nie, jeszcze zanim przejdziemy do góry, wolałbym pewnie popatrzeć, czy nie ma tutaj... O, 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 jakaś karta. Co tu się dzieje? Co to za akcje? Świeci się. Zawsze świecił się. Dobra, tego nie podniesiemy, czyli mamy już komplet amunicji. Przyda się. O, zbadajmy co nieco. Dzienniki ocalałego. Kurczę, mapa teoretycznie jakby była to gdzieś na początku. Jeśli jej nie znaleźliśmy do tej pory, znaczy, że chyba ją ominąłem. A to mnie trochę smuci. Coś tam się świeci jeszcze? A, to jest cały czas ta spluwa, której nie mogę podnieść tak czy inaczej. Dobra, to wracamy. No i tak czy inaczej była jeszcze opcja obejścia, jeśli się nie mylę. A może jej nie było? Nieważne. Zobaczmy schody na górę. Gdzieś tu powinny być. Tak, były. Dobrze kojarzę. Podnieśmy sobie co nieco. Ale fajnie, może teraz zmiksować. Wcześniej chyba tego nie było. Czy możemy mieć dwie różne bronie na raz? Auć! To było takie troszkę bezlitosne. Niezła, grafika niezła. I trzeba przyznać, że im się udało odzorować to, co sobie zaplanowali według concept artów. Blasko, blasko, kiedy ty kurde wydroszlejesz, że przestaniesz mordować ludzi, jakby to normalnie kurtem chodziło. Ja się chyba nigdy nie zmienię. O, czekajcie, jeszcze nigdy nie podniosłem. Dobra, dopiero teraz. Zanim jednak przejdziemy dalej, ja wracam poziom niżej, ponieważ chcę zobaczyć, czy przypadkiem, o właśnie. Czy przypadkiem czegoś nie pomijam? A, coś tutaj może być. Jakaś karta. Pocztowa od Mary.
Dobra, zamykamy. Wracam w takim razie jeszcze jeden poziom niżej. O, coś tu było. Nieważne. Tutaj po lewej możemy to jakoś obejść, mi się wydaje. Nie no, coś tu jest. Dobra, osiągnięto limity, czyli już więcej tutaj nie podniesiemy. O, fajnie, to było spoko. Amunicja do tej broni maszynowej jest zawsze miła. O, coś tutaj, coś widzę, jest, jest! Dajesz. Wchodzimy na górę. Aha. Coś tutaj mamy? Co to było? Co to było? Health pack, zawsze. Czyli wracamy jeszcze wyżej. Musimy przejść tędy. Dobra. Gdzie teraz? Tutaj niby przejść tędy, ale najpierw zobaczymy, czy tutaj czegoś nie można podnieść. You showed me postcards from your family in New York City. Wanted to go there. Just you and me. No. To raczej już tam nie pojedziemy. Okej, odwróćmy się i musimy tędy przejść. Nie chcę stąd zeskakiwać. Naprawdę? Zrobię save'a. Mimo wszystko save. Wiesz czego? Zgon może się nadarzyć. Hello, big boy. Come to test the old man's metal. Co to za jakiś kolos? Nie wiem, co się stało. Nie wiem, czemu wykryło mnie. A nie powinno, według mnie. A dobra, spróbujmy w takim razie obejść dookoła. Jeśli w ten sposób jest to wymagane, to spróbujmy w ten sposób. Na pewno frontalnie, to ja nie mam zamiaru się z nim naparzać. Nie ma opcji. Ten mysiu pysiu jest tak dla mnie... zbyt hardkorowy. Co on, kurka, na zapach mnie bierze? Że tak łazi ze mną? Idź se, kurka, nie wiem. No, idź sobie po prostu. Nie będę wchodził w szczegóły, co chciałem powiedzieć. Po prostu niech sobie pójdzie stąd jak najdalej ode mnie. Sturmgewehr. Luneta snajperska. Tak. A sekundkę, czy ja mam coś takiego? Luneta z tunikiem. Dobra, już więcej ulepszeń nie możemy. Ale po prostu też na ten moment. Czy wszystko? Chyba wszystko. Ale zastanawiam się, gdzie jest jakaś mapka. No naprawdę przydałaby się bardzo jakaś mapka. Ja tutaj nie mam nic. Jestem troszkę przez to ograniczony. Przez
brak mapki. Chyba wyszedł. The top of the state building and make contact with the resistance group. Look for elevators, stairs, anything. The radiation levels should be acceptable at the top of the building. Your boy's on you. Every second, a glory. Nie do końca rozumiem, czemu nie mogę go trafić. Muzyka jest dosyć taka hardcore'owa teraz się zrobiła, szczerze. Czy coś pominąłem? Chyba nie. Ale tutaj wyjdę i pójdę w lewo. Dobrze widzę? Tutaj niby powinna być jakaś wieża. Dobra, nie idę tam, bo tam jest ten deadlock. Nie mam zamiaru z nim walczyć. Naprawdę nie chcę z nim walczyć. Jasne, teraz ta muzyka jest tak głośno, że nawet nie wiem, gdzie strzelają.
Dobra. Przełóżmy sobie w takim razie teraz na... Go. Feel like my guts are falling out. Dead man walking. Co ty gadasz, Blaskowicz? Rozwaliłeś, kurczę, super twardziela. Jesteś wielki. Blasko, me gusta. Okej, okay. Coś tutaj mamy. Przeczytajmy sobie. Rocky Mountains. To zostanie na lepsze czasy. Do obczajenia. A w tym momencie możemy zejść na dół. Tak? Możemy? Możemy. Jesteśmy teraz na tym poziomie i tutaj jest w ogóle jakaś lokacja, do której za bardzo nie wiem jak się zabrać. Ale okej. Okay. Mogę zejść na dół teraz? Tak na chama? Czy się zabiję? Z ciekawości, chcę zobaczyć jak ten potwór w ogóle wygląda. W ogóle ma jakąś broń? Co rzeczy ma, wydaje mi się. Okej. Okay. Switaśny. Trzeba przyznać, że jest switaśny. Zaraz za mną idealnie znajduje się jakaś znajdźka. Tak? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Gdzieś tutaj. O, tu jest. Czyżby mapa? Nie, złoto. Ja szukam mapy. Bardzo by mi się mapa przydała. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie naokoło, bo tu widzę jakieś są z tyłu znajdźki, które pominąłem, a pomijać nie lubię. Okej, okay, punkty życia, to się zawsze może nadać do czegoś. Nagranie. Ich bin überall. Miło. Fajnie, że sobie Niemcy umilają w ten sposób czas. Ja jednak nie mam na to chwili, więc lećmy sobie dalej. Co to mamy? Pancerz. No, takie rzeczy się zawsze mogą nadać do czegoś. A jakieś notki. Znajdźki, nie znajdźki. Wykorzystajmy to. Laserwerk. Dobra, przejdźmy dalej. Grafika koncepcyjna. Coś jeszcze tutaj? O, jest. Obudź się, Ameryko. Wake up. We can. Dobra, mapka. A teraz będzie w kolejnym pomieszczeniu. Następna znajdźka. Dobra, escape. Misje. O, tam jednak coś było. Coś tutaj, o właśnie. Karta gwiazdy. Nie, to było złoto. To jest pieska, spoko. Czy mamy gdzieś tutaj możliwość? W ogóle to przełączanie się z całym szacunkiem
Mapy jest do niczego. Powinni to zmienić. Zdecydowanie powinni to zmienić. Dobra, tam spadłem. Karta gwiazdy. Kolejna zresztą. Ach. Da się to jakoś wrócić? Bo szczerze, chyba nie ma opcji, żeby wrócić. Po prostu jak tam nie znalazłem wcześniej tego. To masz problem, Mirku. To najwyraźniej po prostu mam problem. No nic, trudno. Tutaj już nie wróciłem, wychodzi na to. Schodów brak, ale tutaj mam jakieś schody, więc idziemy do nich. Dobra, puszczam na razie to, bo mnie wkurza, jak mnie to zwalnia. Schody są tutaj. To są te schody, prawda? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Lecimy w takim razie z powrotem. Dobrze, jesteśmy w właściwym miejscu. Teraz pytanko, jak ja tam przeszedłem. Tutaj były schody, klatka schodowa z tej strony, zgadza się. Dobra, i teraz możemy przejść tędy. Otwórz drzwi do windy. Tak jest. I opuszczamy ten etap. No, trochę nas czeka roboty. Niestety, blaska. Ups. Just who the fuck are you, white boy? Stay calm. Let me first make it absolutely clear that I am not a Nazi. What you say? You say you're Nazi? No, 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 I am not a Nazi. I'm not a Nazi, okay? You ain't a white-ass fascist Nazi pig. Then you either colored or you're a deviant. And you sure as hell ain't colored, so you trying to pass as a deviant? You look like a deviant to you, Sister Grace? Nope. Hang on, hang on. I may not be a deviant. God, I told you he's a goddamn Nazi! Oh, fuck this. Motherfucker! Let me say this again. I ain't no goddamn Nazi. Hey! Now you bring Super Spech back in and you put him down right now, or I will shove this grenade so far up your ass, I'll be dancing and rejoicing as your entrails trickle down from the ceiling. You dig, man? Lady, I got precious little time for your bullshit. We've been trying to make contact with your group. We're organizing for a revolution in America. We? The Kreisau Circle. Especially escort this motherfucker inside the house and get him a hot meal. Let me put this pen back in. Shit! Relax, man. It's just a duck. Oh, bitch got a sick sense of humor. Dude, you're crushing me. Oh. Chili, okay? It's my papa's recipe. Ain't got no spoon, though. Oh, thanks. So what's, with the chicken fence? Chicken fence? That's my Faraday cage, man. You dig? It keeps the Nazi alien conspiracy from finding us. I almost got killed by William goddamn Blazkowicz. Get up. Do you mind? You were here when the bomb hit. Yeah, I was. I survived relatively unscathed because I was on the ground at the time. When I came up, looked like a vision out of Dante's Inferno, you know what I'm saying? I remember main people just wandering through the smoke. I remember screams that went through the bombed out buildings like howling ghosts. And I remember this mother and son. This boy was
blindly stumbling through the chaos, his arms were outstretched, calling out for his mama. And the heat from the bomb had melted the skin on his arms, and they just drooped. Like he was wearing a shirt that was a couple of sizes too big. And I remember his mama. She was crawling to get to him. And the half of her body was all gone. It was just gone. What are you thinking in a moment like that? When you know you're losing everything you love. What are you thinking in a moment like that, huh? Shit. That's gonna leave a mark. Monsters did this. Not monsters. Man. Look, I'm sorry for your loss, Mr. Blazkowicz. For a little I spoke with Caroline, she seemed like a hell of a woman. She had balls of steel. Balls. Why is it that balls are always used as some fucking default definition of badassery? Small, little, delicate things. Resting all snug and warm and cozy and comfortable in their little wrinkly wrapper of fucking skin. Shit. That is a mystery. What's not a mystery is the sweet juice they produce. Yeah, I got a couple of my own on the way. Cute little guy. It's a girl. Oh, sorry. What are you sorry for? What's up, Special? There's pigs, lots of them, coming up the stairs. They're gonna fucking army. Shit, the fuckers found us. Well, you got an escape strategy, Mr. Blazkowicz? Anya, we're gonna need immediate evac. Understood, William. Dispatching has one and has two for immediate extraction. Copy. Move your people to the roof. I'll stall the Nazis until our ride's here. Brothers and sisters, listen up! I need everybody to get up to the roof now. We're evacuating. And bring all the equipment you can carry. Come on, let's hustle, people! Come on, come on. Get your shit. You cool? Just make sure your people make it out. Come and fucking get me, you white-ass, fascist, Nazi pig! Ojej. Nie do końca to się stało, że tak zginąłem szybko, ale okej. Nie pykło. Dobra, przyznaję się, że mam mały problem, ponieważ nie do końca wiem, jak jestem w stanie uciec przeciwko takiej ilości tych przeciwników. Okej. Aj! Ej, ale kurde, poważnie. Koleś jest... mnie otaczają od razu i nie jestem w stanie nic zdziałać.
Okej. Troszkę lepiej jak na razie. Przyznaję, że miałem ciepło, bardzo ciepło. Nie wiem w ogóle czemu tak na początku ginąłem jak z miód odciony co chwilę, ale okej. O, jesteś tutaj. Czyli są jednak znajdźki, które nie są podświetlone na mapie. Już, moment. Ogarniam znajdźki, jak widzisz. Szukam, czy nie mamy jakichś ciekawostek tutaj pochowanych. Bo może coś się przydać, co nie? Już, moment, stary, wiesz, poczekaj chwileczkę. Widzisz, że zapasów tu mamy. Nigdy nie wiadomo, co się może jeszcze z tego przydać. Rogoporu jeszcze będzie potrzebował tego wszystkiego. Okej. Nie wierzę. Nie wierzę, że zginąłem w taki idiotyczny sposób. Dobrze, zrobiłem jakiegoś save'a tuż przed. Miałem jakieś czucie tematu, że chyba zaraz popełnię jakąś głupotę stulecie. Dobra, punkty życia odblokowane, jeszcze więcej punktów życia. Amunicja. Dobra. Coś ty mały? Dobra, to jeszcze chyba tutaj coś naukowcy byli wcześniej, co było pokazane na mapce. Dobra, tego nie zabieram, bo nie będzie mi raczej pomagało tu w skoku. O, i płyta, dobra. Czy mam jeszcze tutaj jakieś znajdźki zaznaczone? Chyba zaznaczonych brak. Dobra, sejbik i lecimy. Fucking day, Blazkowicz. White America, though? They done packed up and given in. See, I guess they don't have the fighting spirit no more. Nah, they just do whatever the fucking Führer tells them to do. That's baloney. They want to fight the Nazis just as much as we do. All they need is for someone to show them how. You know who's running the South after the Nazis took over? The Ku Klux motherfucking Klan, am I right? That's it. So what you gonna do? You gonna go down there and hold hands with them and build bridges and persuade them to join our cause? Get your head out your ass, Blazkowicz. Forget about the turncoats. Focus on the grassroots. I'm running on empty. Don't know how much time I got. Can't even stand up on my own accord no more. I've seen worse. Maybe you're right. Maybe the American people grew comfortable living under tyranny. Maybe the Nazis will still be running the show after I kick the bucket. Sister Grace always right, brother. I learned that the hard way.
I don't know. But I know this. You take freedom away from the American people, you're playing with fire. And I intend to pour some gasoline. People gotta know they don't have to take this shit no more. And if nothing else, that's what I'm gonna do before I go. See, that's what I'm talking about, Blazkowicz! You wanna strike fear in the Nazis? You wanna hit them hard for all to see? You wanna cause some real motherfucking havoc? Well, then you come to the right woman. So if you still got some Nazi fighting, killing skills up in you, then guess what? I got a plan that's gonna send shockwaves throughout the nation. Oh, shit! Is this the one where I go home to Roswell? Show you right! What do you think about this, Mendelik? I think I got you now, my little golem. Thanks, Hoss. I don't know, Maxilla. So this is where all the decisions are made. We're gonna need a room to sleep nearby. This one looks empty. Super Smash! Hey, Englishman. I'm gonna need a new home for my people. Power outlets, radio room access, and a can. You got it? Please. Say what? Please. You ask for something, you say please. And don't fucking call me Englishman. Okay, you wanna step to me, motherfucker, you wanna get shit done. Cause I'm game either way. Don't mind that. Absolutely no control over the thing. Happy to oblige. What's up, boss? We bunking in here. Oh, you got it, sister. All right. Listen up, brothers and sisters. The, touchy Englishman is gonna show you where to set up shop. After that, I want you to look around, find a place to bunk in, get to know the boat folk, and hey, don't start no shit. But don't take none either. Okay, now. Well, what the kind lady said, follow me. You got nukes on this boat? Yes, we do. There's a stockpile of nuclear warheads downstairs in Section F. We need to get our hands on one of those. But we've sealed up the entrance to Section F, because it's been flooded since the attack. Blazkowicz, you know how to swim? Yep. Baby, this isn't bad. What the fuck is this? What the fuck is this, man? Is this a working toilet I see before me, handled toward my hand? Yes. Yes, this toilet can handle all sorts of waste. Feces, urine, vomit, as you name it. Do you have ass wipe? If by that you mean toilet paper, yes. Yes, of course we need to mind our rations a little bit, but there's ass wipe in there. Oh, God! Oh, my God! Yes. Oh, my sweet God in heaven! A working, mother flushing toilet! I never thought I'd see the day! It's just... Okay, I'm just gonna be in here for a minute. Good luck. Kurde. Ostry popieprzony, ale faktem zabawny. Miłej zabawy ci życzę przy okazji. No dobrze, moi kochani. Na drodze tego, że ten odcinek już chwileczkę się rozgrywa, ukończyliśmy misję w Nowym Jorku, znaleźliśmy ruch oporu. Tutaj jest chyba mapka, która z czasem się zmienia kolor na zielony, czyli na tereny, które w końcu podbiliśmy, mam nadzieję. O, jesteśmy na zachodnim wybrzeżu, nie na wschodnim. Okej, okay, to mi się jakoś, nie wiem, wydawało, że raczej z tamtej strony napłyniemy. Nieważne. Dobra, kończymy ten odcinek, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych gamelogach z Wolfensteina II, ponieważ mam zamiar ukończyć tę grę na moim kanale, więc trzymajcie się.